na to, bo to jest takie ciekawe. Droga dla samochodów jest taka, a droga rowerowa jest gładziutka, nowy asfalcik. Rewelacja, to droga z Mielna do Darówka. Tak nas głodne prowadzi. Także jedziemy. O, Marek, patrz, sąsiad. No, sąsiad Kołacz. Nasz sąsiad Kołacz. Ale jedziemy na tą samą imprezę, jedźmy za nim, bo on wie gdzie jechać, on jest obcykany. No, to się trzymamy jego. To już nawet nie musimy myśleć, czy dobrze jedziemy, tylko jedziemy po prostu za nim. Za Kołaczem! Yeah! Coś mówić? Jak to było? Otwieram otwieram wino ze swoją dziewczyną. Znaczy obalam wino ze swoją dziewczyną. No taka kolacja dzisiaj. Marek ma takie łyka, że jak się napił, to pół butelki wypił. Ale kupił wino w tym długim samochodzie, co mówiliśmy, że kamper byłby fajny. Jabłko i mięta, dość fajny smak. Tylko tak trochę mi się gryzie z tym popcornem, ale taką mamy dzisiaj kolację, bo w ogóle musieliśmy się zwijać szybko z Mielna. Jeszcze takiej szybkiej przesiadki z jednego miejsca do drugiego nie mieliśmy. Szybko z Mielna dojechać do Terłówka za Kołaczem. No. Doprowadził nas fajnie tutaj. Znaleźć miejsce parkingowe i rozłożyć szybko namiot, żeby na rano mieć gotowe, także no, i to powiedz, wszystko na wariackich papierach, ale... Powiedz, która jest godzina, w pół do drugiej w nocy, nie? Nie wiem, która jest. No, w pół do drugiej prawie. W pół do drugiej. No tak to wygląda, ale oczywiście niektórzy powiedzą, że przecież nic nie robicie. Co to taka praca? No, niektórzy tak... Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą z wysławcami, że niektórzy tak uważają, że ludzie na stoiskach to nic nie robią. No, ale no. To jest wasza opinia, znaczy opinia niektórych. No, popracujcie trochę, to będziecie wiedzieć, jak to jest. I wszystko stoi tak tutaj. Tutaj wszystko na podłodze, ale pewnie nie widać. To wszystko zwinęliśmy ze stoiska dzisiaj, jutro. Po prostu jak cyganie, ale mniejsza z tym. No, to powiedz, dobranoc powiedz i jeszcze tyle. Chciałam powiedzieć, że zazwyczaj mamy, czy po prostu zwijamy się, sprzątamy kampera i później mamy chwilę spokoju, a teraz akurat mamy tak, że dzień w dzień mamy pracę, dlatego nawet nie dodałam filmu na YouTube'a. No. I jesteśmy tak jak rozłożeni po prostu. No i bo zaraz, z imprezy na imprezę. Zaraz pójdziemy spać i rano trzeba wcześniej wstać. O 7 i znowu i impreza przez tydzień. No. A tak to wygląda. No to zróbko. Magda, powiedzą ci, że jak żul z gwinta pijesz. Kto wozi kieliszki? No tak. No i budzimy się rano, a tu taki widok, zobaczcie. Prosto na statek. Rewelacja. Tak jak Madzia mówi, rewelacja. Taki stateczek. Podobnie jak w Kołobrzegu. Mega. No i tak tutaj to wygląda. I tam na początku, gdzie jedzie to auto, będziemy stać. Zaczynamy tu, żeśmy wczoraj wystawili. Także jesteśmy w Darłówku. Piękne mają te statki, taki sam jak w Kołobrzegu. Chyba się z Madzią skusimy na taki rejs. W Kołobrzegu rejs kosztował 35 zł od osoby. Tutaj 40 zł od osoby. O różnych godzinach można pływać. I jeszcze można na zachód słońca płynąć. No i w takim miejscu stoimy. Tu, o, tu jest nasz namiot. Także jest spoko. Fajna miejscowa. Stateczek piękny. No i morze. I takie widoki mamy ze stoiska. Co chwila przepływają nam piękne łodzie i statki. I tak wygląda Darłówek. To chyba główny deptak.
Takie mamy ciągle widoki z kamperka. No super. Cudowny widok. Ach. Niedziela czy nie niedziela, pranie zrobić trzeba. Także ogarniamy sobie pranie w darłówku, w takim miejscu, gdzie pokazywałem, jak sobie stateczki pływają. Tak tu jest. Tak więc pranko się robi. Wszystko ładnie, super działa. Gorąca woda leci. Znaczy taka, jaka trzeba, nie do prania. Solarek ładuje. Pokażę, jak to tutaj wygląda. Solarek mamy na dachu i też jesteśmy w słońcu, bo nie było możliwości tutaj w porcie znalezienia. I super ładuje. Trzy akumulatory po 100 amper, wszystko naładowane. Lipy nie ma. No ale tak jak mówiłem, solar 100 W zdaje, no dobrze daje radę. Zdaje egzamin. Ale i tak będziemy montować jeszcze 3 po 100 W elastyczne na dachu w razie wyłu. Żeby tego nie wykładać albo tam. Tylko że lepszy jest taki uzysk prądu, jeżeli solar jest pod kątem i obracany w stronę słońca. Składane naczynia z wiedry idealnie nam się sprawdzają. Składam je, mam wszystko w szafce, jest miska, jest wiadro, robiąc pranie, no super sprawa. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego typu naczyń. Co niektórzy śmieją się z naszych patentów na takie pranie, na wyrzucanie śmieci do koszów publicznych, ale my jesteśmy już ponad 2 miesiące non-stop w podróży i tylko na dziko. Więc tak to wygląda, nie? A żeby nie tracić wody czystej, takiej jak należy, do płukania biorę wodę z morza. No, nalewaj się. No i woda do płukania jest. Co prawda z morza, ale lepsza taka niż tracić wodę czystą. A że nie mam żadnego sznurka, bo wszystko Magda ma na stoisku, no to na kablu, na przedłużaczu. No i dalej płukanko. Praleczka sprawdza się idealnie. Polecamy szczerze każdemu, kto biwakuje w ten sposób, czyli na dziko. Madzia spisuje zamówienia z internetu, żeby robić potem w poniedziałek zamówionka. No i czekamy na klientów, a czekając na klientów mamy takie widoki i tak nam tutaj cały czas przeszkadzają fajnie. No cudo. Ach. Madzia, Madzia, zobacz, drugi płynie. Cudaki. Musimy się nimi przepłynąć koniecznie, chociaż jednym. Drugi dzień na nie patrzymy i nam się nie nudzą. Nie, no, może taki na podwórku sobie postawisz. O, dobry pomysł jest. No. Będziesz myć pokład? Cyckami. Tak, cyckami. Madzia, znowu płynie do ciebie. Nie, nie, jeszcze nie? No co, to co to za muzyka? Myślę, że to ze statku. No to oni szpanują. Skutery normalnie przejadą pod spodem. Aha. Madzia ogarnia zamówienia poniedziałkowe. W niedzielę? W niedzielę. A kiedy film? Będzie jak będzie. No tak. Na pocztę, nadać paczki w końcu, z lekkim opóźnieniem. Mieliśmy to zrobić wczoraj, ale Marek się nie wyrobił. No, a pocztę mamy zaraz obok. Tak daleko mieliśmy, że aż nie zdążyliśmy. No. Jak ci, Madzia, się podoba w darłówku? No
Bardzo mi się podoba. Na ładnie początku jest. Jak jechaliśmy przed wieczorem z Mielna na szybko, to stwierdziliśmy, że jest obskurnie, ale to tak no, pierwsze wrażenie. No. Ale tutaj już ta komercyjna część jest ładna, jest inna niż wszędzie. Mi się podoba. No, jest ładnie, naprawdę. Super biznesik. Mega. Ekstra wygląda, nie? Tak, będziesz handlować takim tym? Ale to w sumie... Będę. To jest rower, nie? Rower, tak, to jest rower. Siło, nie? No. I znowu będą ćwiczonka. Co ty? No nie gadaj. Ej, to miało być na cycki. Nie będzie cycków, sorry. No sorry. Wszystkie znaki na niebie i ziemi i morzu mówią, że nie mam nic cycków większych. No tak, no bo po co? Prawie dwa. No, o ile dasz radę. Yeah. Chyba jednak nie zrobię dwa. No. Czego? To nie tak. Z tamtej strony siadasz i ćwiczysz na biceps. O. No. Jeszcze, wstań, możesz wstać przecież. Nie, ręce na. Ręce mają być na tym, na modlitewniku. Magda, nigdy nie ćwiczyłaś? Nie. Dobra, daj, ja ci spróbuję. Bierzesz tutaj, podnosisz. Ciężko chodzi. Ja pierdolę. Szpina gadłe. Ciężko. Nie popsiły mi się ręce od tego? Nie wiem. Madzia daje. Dajesz, Madzia, daje. Brawo ty. Dajesz, Madzia, dajesz. Będziesz miała łapę. Teraz wspólnie. Jo. Jesteś pakerem. Więc szybkie streszczenie ostatnich dni z Mielna, żeśmy szybko przyjechali do Darłowa, żeby się na drugi dzień rozłożyć. Dwa dni byliśmy w miejscu, które było fatalne, bo świeciło słońce i można było się zagotować. Klientów tutaj dla nas nie ma, bo jest za dużo ludzi starszych. Nie żebyśmy mieli coś ze starszych, no, ale jest po prostu to nie nasz klient. Potem się przenieśliśmy szybko w inne miejsce, tak samo mało klientów, bo to kawałek dalej, ale cień przynajmniej. I teraz nie wiemy, co mamy robić, bo nie mamy imprezy na weekend i... Bo nam odmówiono. Mieliśmy jechać do Elbląga, na Dni Chleba, no i nam odmówiono, a później nam zaproponowano domek za taką kasę, że przegięcie pały. Także nie wiemy, czy na razie nie mamy imprezy, nie wiemy, czy nie rezygnujemy w ogóle z imprezy na ten weekend i nie będziemy... Nic robić. Nie, no masz zamówień. Mamy dużo pracy innej, internetowej. No. No i chcemy coś popatrzeć jeszcze na Pomorzu, zanim zjedziemy niżej. Dokładnie, a poza tym jest fajnie teraz, bo już nie ma ludzi, jest poza sezonem prawie. A pogoda jest zarąbista, jest tak ciepło. Jest gorąco, jest upał. No, wakacje się zrobiły. Prawie 30 stopni pod koniec sierpnia, także no jest megaśnie. Mm. No i jest fajne to, że już nie ma ludzi. Tylko z drugiej strony nie fajnie, bo handlowo nie fajnie. No i tak to wygląda. Coś, nie? Tak to wygląda w skrócie. Ładnie to mało powiedziane. Mi się tu strasznie podoba. Także nie chorze i Darłówek. Ale właśnie to ja sobie teraz pomyślałam, że tam, gdzie nam się handlowo nie udaje, tam nam się najbardziej podoba. Tak. No co zrobić? Nie wiem, jak to jest. Ładny masz ten drewniany ten wisior. Nasze sąsiady ze stoiska obok robią takie rzeczy. Marek też ma, jeszcze kupiliśmy dodatkowo dwa i ten. No w sumie mamy cztery. No. Mój jest. Nie, mojego się nie da pokazać. No. Pokażę. Marek ma takie. Ten jest niby na zdrowie. Jest, na zdrowie. Zna coś takiego. Nie pamiętam, bo to są runiczne. Na zdrowie. To są słowiańskie runiczne. Na zdrowie, Marek! Tak.
tam zimno. To nasze polskie morze po prostu. No i fajnie. Dla dzieci idealnie. No, bardzo bezpiecznie. I dla mamci też. No, bo ja nie umiem pływać. O, jaka ładna ta barka wiarnia, fajna. Gdzie? Tylowa. Tam. Wow. Wow, wow, wow. Mega. Coś nagrywania. Podoba nam się. Bardzo. Tak. Takie klimaty hawajskie w ogóle, nie? No tak zagranicznie jest, się śmiejemy. No. Nie, jest ładnie. Bardzo zadbane jest przynajmniej ta część miasta, więc przyjemnie się tu. No jeszcze Darłowa nie widzieliśmy. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję, ale spróbujemy. No, bo jesteśmy w Darłówku, nie? W Darłówku. No i jeszcze przejdziemy przez ten most, który się rozkłada. Tak, też pokażę. Jeszcze chcemy popłynąć statkiem. Także mamy tu jeszcze troszkę planów do zrobienia na najbliższy czas. Dokładnie. No w parku też mają ładnie. Niby malusieńki park, ale stylowo. Co tam? O, jaki dinozaur. Zamknęli go, bo już po sezonie. Ale jaki budynek ładny. Co to jest? To tam wesołe miasteczko je było, nie? Wczoraj jeszcze. Czyli z tyłu jesteśmy za tym wesołym miasteczkiem. Tak. Nasz namiot jest. Tak, tam jest. No, siema. No i tutaj jest dziewczyna, która robi tą biżuterię z drewna. Tak żeśmy się trochę bliżej poznali. Dziewczyny, smile! Idziemy do roboty. Nie ma opierniczania. Do roboty. Jeszcze nie? Nie, a jeszcze paczkomat. No dobra. A teraz wchodzimy na most, który on się rozsuwa co chyba godzinę. I przepływają tutaj wszystkie statki, kutry. O, i właśnie ten statek. Nie chcemy popłynąć. Chyba teraz będzie niedługo pierwszy rejs. No dzisiaj pierwszy. No, jest kilka. Co godzinę są rejsy. To, patrz. Jak byłam dzieckiem, robiłam takie. No, tylko że tu jest pień drewniany. Aha. I gałązki wychodzą, a dawniej się robiło z samych. Tutaj u góry. Jaka rozdymka. Ojo, taką jak mieliśmy Hektor w akwarium. Mieliśmy takiego Hektora, bardzo nie lubił. A ciebie nie lubił. No. O, tu mi się podoba, bo jest bardziej morsko. A popatrz, jakie statki. Ten jest ładny. Jezus, ale fajny. Pod ceny 30%. Fajne są te rzeczy. Mhm. Te rzeźby. Fajne są. Możesz pomacać. Pewnie wszyscy macają. Tylko nie ja. O, jaka ładna bransoletka. Jaka ładna bransoletka. Jest. Podoba się? No. Jezus, jaka jest ładna. No to bierz. Nie mamy karty ze sobą. Nie. Piękna. Którą bierzesz? No to najwyżej przyjdziemy jeszcze. Tak. No to weź dwie, czy weź więcej, nie? Bierz wszystkie cztery, ja ci mówię. Nie zastanawiaj się nawet. Cudne rzeczy ma pan tu. Pokaż. Męskie. Czat. Super, 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 super. Tak, to są zdjęcia. Ekstra, widzisz tu pan jest na te zdjęcia? To jest południowo-wschodnia Afryka. Tak, super. Taki pan światowy. Gorąco tam, bardzo? To zależy w jakim okresie. To też zależy od pory roku. Ale generalnie jest. Ja tam akurat zawsze jeszcze w styczniu, tam jest bardzo ciepło wtedy. Bo tam lato jest akurat. Tam się lato zaczyna, tak jak u nas zima, to tam się zaczyna lato. Aha, w ten sposób. Nie wiedziałam, że pory rzeki. No tak jest, gdzieś musi być zima, jak u nas nie ma zimy. Bardzo przepraszam, że zamiast kiełbasy będziesz jadł dzisiaj bransoletki. No, ale fajne bransoletki. Będą trochę zgrzypać pod zębami, ale Te z Nepalu też były super. No. W ogóle takie sklepy afrykańskie są całkiem fajny inne sklep, niż chińskie. Bardzo fajny właściciel jeździ po tych różnych krajach i przywozi tam, sprawdza sam towar. No, mega. Także szacun. No i okazało się, że ma sklep w Polanicy, w Świeradowie. Czyli całkiem niedaleko nas. Będziemy mieli blisko. No. Fajnie, fajnie.
Lubimy ludzi, którzy dopieszczają swój biznes, tak podchodzą bardzo osobiście do tego. A zamiast pracować, łazimy dalej, nie? No. Czy powinniśmy... Bo czekamy na paczkomat, ale nie ma jeszcze. No, nie ma paczki. A jest godzina prawie, że 11, więc idziemy obczaić jeszcze na plażę jedną. Tak. Dalej. A widzisz, gdzie są ludzie zamiast na zakupach? To na plaży. I co tam, Madzia? Skarby znalezione, plaża mi się podoba, bo jest dużo do zbierania. Aha, śmieci są, no. Czyli Madzia zadowolona. No. Chodź, idziemy pracować w końcu. Ileż można się plażować. Ojejku, pierwszy raz mam okazję wyjść na miasto. Dosłownie, pierwszy raz od tylu dni. No. Ale wiesz, jak to czasami z boku wygląda. Jakbyśmy nic nie robili, nie? No, bo my pokazujemy, jak nie pracujemy. Bo jak pracujemy, to nie mamy czasu nagrywać. No, dokładnie. I tutaj przy plaży. W Darłowie, w Darłówku, mają coś takiego jak fortyfikacje obronne z czasów II wojny światowej. Można sobie to też zwiedzać. 10 zł bilet lub 5 dla dzieci. Na razie jest to zamknięte, no ale widać, że coś tam na tych wydmach jest. Jakieś mury obronne. Cholera wie, co to. Bateria Schwer, Schwerin w Darłówku. Fortyfikacje z czasów II wojny. No nie wiadomo. No. Trzeba sobie będzie w necie to zobaczyć. Może ktoś to widział, może ktoś wie, co to jest. Ale jest zamknięte, więc... A my dalej czekamy na impost. Podoba mi się tutaj dlatego, że jest bardzo dużo zabudowań takich stylowych. Na przykład ta chata, zobaczcie, jaka jest ładna. No, mega jest ta tutaj. A ta z tyłu za tobą? Też. Ładnie jest to wszystko ogarnięte. Tutaj estetycznie ładnie. No, ze smakiem. Trochę góralsko.